Witam serdecznie w naszej komentatorskiej serii. Od kilku dni po internecie krąży informacja, iż Wielka Brytania przygotowuje się do możliwości ewakuacji Londynu. Formalnie na po potrzeby walki z zarazą, która obecnie jest na prawie całym kontynencie europejskim, ale tak naprawdę, że tutaj chodzi o jakiś konflikt zbrojny, no bo po co by mieli ewakuować ludzi? Ze względu na wirusa, a przecież to jeszcze bardziej się rozniesie. Co prawda, bardzo szybko poszło oficjalne dementi i władze powiedziały, że nie, wcale nam o to nie chodziło. My się do niczego nie szykujemy. Tyle tylko, że jak to często bywa z dementi, jakie robią władze, to niby zaprzeczają, ale. Tak naprawdę wydaje się, że więcej potwierdziły niż zaprzeczyły, i teraz ludzie się boją jeszcze bardziej i to czegoś dużo bardziej poważnego niż tylko i wyłącznie ewakuacja Londynu. Wszystko zaczęło się od mm, tweeta, i, który się bardzo mocno rozszedł, oficjalnego tweeta z oficjalnego konta. Radnych południowej części Londynu, południowych dzielnic, które to wzywały Londyńczyków do przygotowania tak zwanego Grab and Go Bag czyli torby, albo lepiej plecaka, który będzie sobie stał przy drzwiach. Na wypadek, gdyby nagle zarządzono przymusową ewakuację, tak nagłą tą ewakuację, że ludzie nie zdołają nawet spakować podstawowych rzeczy, po to, żeby ze sobą móc je zabrać, tylko po prostu, nie wiem, zawyją syreny i tam, gdzie stałeś, tam po prostu biegniesz do schronu albo biegniesz do jakiegoś autobusu, które ci wojsko podstawi, podstawi i tylko zabierasz ze sobą jako w biegu torbę, która ma Stale stać przy drzwiach, właśnie na taki wypadek. No, taka ewakuacja nie kojarzy się z czymś naturalnym, jakąś klęską żywiołową, czy nawet jakąś klęską pochodzenia kosmicznego, tylko czymś, no bo to wszystko dzieje się jednak stopniowo, i takie ewakuacje, nawet ze względu na jakiś powódź czy inne tego typu rzeczy, no to. Raczej wiemy o nich... Dzień, dwa, nawet czasem e, kilka dni wcześniej, że taka ewakuacja będzie. tutaj mowa jest o takiej ewakuacji, że no, nawet nie masz czasu wrzucić podstawowych rzeczy do plecaka, że każda sekunda się liczy, no a taka ewakuacja, no to już od razu przywodzi na myśl takie rzeczy, jak no, leci tutaj w naszą stronę rakieta z głowicami atomowymi, za chwilę będzie tutaj jeden wielki fallout i po prostu trzeba jak najszybciej spierdzielać e, zanim po prostu, no wyparujesz, nie? No, tak to się mniej więcej kojarzy, stąd też ludzie oczywiście bardzo, bardzo poważnie się zaniepokoili. W takiej grab and go bag miał być długopis i notatnik, latarka, apteczka, środki higieny osobistej, ładowarka do telefonu, a także powerbank, jedzenie i woda na kilka dni, Baterie, nie wiem do czego miałyby być te baterie, no zakładam, że może do latarki, gwizdek oraz plan ewakuacji. Tak czytamy na stronie wiadomości.com w artykule pod tytułem Once Worth przeprasza za tweet o torbie na wypadek ewakuacji. Tam też czytamy w tym artykule, który napisał człowiek, który się podpisał tylko inicjałem PS, bardzo ładnie opisał, że ten, yy, ta, ta rada przeprasza, że narobiła kłopotów. I oni mówią, że nie, tutaj nie mam w ogóle mowy o tym, żeby ewakuować Londyn. Nie, to, to, to w ogóle nie o to chodzi. Po prostu przygotowujemy całą Wielką Brytanię na wypadek, gdybyśmy musieli ją ewakuować, i przecież jest taki plan um, i, to, i, i to robimy i jest taka akcja, no to jak to wyście żeście nie słyszeli o tej akcji, że uczymy wszystkich obywateli Wielkiej Brytanii, co robić na wypadek ewakuacji e, i jak się przygotowywać, i w ogóle dlaczego londyńczycy spanikowali. Jak to ludzie usłyszeli, to ja rozumiem, że yy, zdaniem tych radnych mieli się uspokoić, no bo a spoko, to, to, to wszystkich yy, trenują na wypadek ewakuacji, czyli, czyli luz, na penisach drążyć temat, no ale ludzie jednak yy, zachowali się racjonalnie, pomyśleli, chwilę, mówią tak ej, ale jak to wy ćwiczycie ewakuację wszystkich ludzi w Wielkiej Brytanii? Jakim cudem miałoby nas, londyńczyków uspokoić, że wy Ćwiczycie na wypadek konieczności natychmiastowej ewakuacji, wręcz bojowej, nie tylko nas Londyńczyków, ale generalnie wszystkich ludzi w Wielkiej Brytanii? No to na co wy się szykujecie, na jakiś konflikt? I to na tyle poważny, że może ktoś zaatakować Wielką Brytanię, i to tak nagle, tak niespodziewanie, że będziemy musieli robić wypad z mieszkania w ciągu dosłownie kilkudziesięciu sekund. Że zawyją Syreny, że lecą do nas pociski, my po prostu mamy wybiec i udać się do schronu? No, właśnie takie pytania się pojawiły, i tutaj na te pytania już odpowiedzi nie ma, na to dementi już nie ma, i jest to naprawdę bardzo, bardzo dziwne, ponieważ. No, jesteśmy w stanie epidemii, prawda? Ten stan epidemii wymusza określone zachowania, bo a w zasadzie politycy, pod pozorem tego stanu, wymuszają na nas pod, po, pewne zachowania. I te zachowania, tak z grubsza, z grubsza em, się sprowadzają do tego, żeby najlepiej to siedzieć w domu i nigdzie nie wychodzić, i najlepiej w swoim pokoju, żeby nawet się nie kontaktować z bliskimi, czyli taka kompletna paranoja. A już na pewno się nie tłoczyć, nigdzie nie jeździć, komunikacją miejską stać, bardzo daleko od siebie itd., tak dalej, No i generalnie akcja ewakuacja i ćwiczenie ewakuacji ma się tak do tych zasad epidemiologicznych, jak dolewanie, jak próba gaszenia pożaru z dolewaniem do niej benzyny. No i jeszcze się bardziej rozchajcuje, tak? Co prawda, tam są pomysły i sposoby na gaszenie na przykład pożarów, ym, y, pożarów ym, tych, jak to się nazywa? No, jak się zapali ten. Ym, szyb wydobywczy ropę naftową, że można go spróbować zgasić, właśnie eksplozją. No, ale generalnie, no to jak się dolewa łatwopalną substancję. Do ognia, to, 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 to nie wpływa dobrze na gaszenie. Nie? Także, no, no bo właśnie, no bo jak ewakuacja, no to tłoczymy się, tak? Najpierw się tłoczymy w autobusach, e, potem się tłoczymy na jakichś placach, na koniec się tłoczymy e, na jakichś schronach czy innych takich miejscach, do których nas. Ewakuują, no to generalnie jest zaprzeczeniem tych zasad dystansu społecznego, jakie nam politycy wprowadzili. Także kurczę, no z koronką się to za przeproszeniem za cholerę nie kojarzy. No i stąd ludzie zaczęli się zastanawiać, z czym się kojarzy. No, kojarzy się z tym, że oni się szykują na jakiś konflikt zbrojny. No bo. Co prawda oni coś tam mówią w tych zasadach, dlaczego tam ćwiczą ewakuację i tak dalej, że tutaj chodzi o klęski żywiołowe i inne tego typu rzeczy. No, ciężko mi sobie wyobrazić klęskę żywiołową, która działa aż tak szybko, żeby nie dało się wrzucić do plecaka kilku podstawowych rzeczy. Chociażby jak nawet ogłoszą, że będzie ewakuacja, no to i tak masz te kilka minut, zanim podjedzie pod ciebie jakiś samochód, jakiś autobus, coś takiego, to chociaż wtedy spakujesz, prawda? Więc tutaj to już jest takie naprawdę bardzo, bardzo bym powiedział no, no dziwne, no bo okej, okay, można sobie wyobrazić taką sytuację, że nie wiem, w nocy się obudziłeś, nie, znaczy w nocy normalnie poszedłeś spać, na rano się obudziłeś i o kurczę, yy, no mieszkałeś na pięknej polance, a teraz mieszkasz w jeziorku, no bo wał przeciwpowodziowy puścił, no i wylał. Ale ym, to generalnie wcześniej wiesz, że y, padało, że podniosły się poziomy wody w rzekach i że generalnie jest stan zagrożenia powodziowego. A poza tym, nawet gdyby się tak zdarzyło, to i tak masz czas na spakowanie się a jeżeli nie masz możliwości się spakować, bo wszystko ci zalało, no to tą torbę, którą masz trzymać przy drzwiach, tym bardziej ci zalało, więc to jest bez sensu. No i, i właśnie tutaj ludzie właśnie tak, jedyne co się kojarzy, no to akcje wojskowe. Takie, że albo poleci jakiś, yy, jakiś pocisk yy, strategiczny yy, z atomicami, albo co najmniej taktyczny z atomicami, albo jakaś chmara dronów, rój dronów, niedługo o tym będziemy mówili z kapitanem Lisowskim, bo się okazuje, że to jest kolejna spiskowa teoria, która okazała się prawdą, tak zwany rój dronów, który omawiałem około dwa lata temu, to już jest fakt, to już wchodzi do, do użytku bojowego i, i to jest wykorzystywane nie tylko do zwalczania tak zwanej siły żywej wroga w postaci żołnierzy, ale także do trzymania za twarz <klimy> Miast i miasteczek, i to jest naprawdę bardzo, bardzo groźne. No, z tym się kurczę kojarzy. I, hmm, I w związku z tym, no to ludzie się właśnie zastanawiają, z kim ten konflikt, prawda? E, Wielka Brytania, wiadomo, że no, zwykle staje po stronie Stanów Zjednoczonych, więc się z ludziom zaczęło to kojarzyć, że, że może coś ze Stanami Zjednoczonymi. W Stanach Zjednoczonych są wybory bardzo dużo ludzi twierdzi, że jak po raz kolejny zostanie wybrany Donald Trump, to będzie bardzo poważna wojna z Chinami. Natomiast dużo jeszcze poważniejszych ludzi twierdzi, że nawet jak Donald Trump nie zostanie wybrany, to i tak ten będzie konflikt z Chinami, taki, no jak to się ładnie mówi, kinetyczny, czyli wojskowy, bo Amerykanie nie mają ją wyjścia. Też ewentualnie Chin, też ewentualnie jest taka, taka koncepcja, teoria, że Amerykanie mają ochotę skoczyć do gardła Rosjanom i że tutaj yy, szykuje się tak zwany konflikt zastępczy Polska Białoruś. Bardzo niebezpieczne, prawda? Zwłaszcza, że zarówno że my, Polacy, chcąc nie chcąc, za sprawą decyzji rządów Prawa i Sprawiedliwości, no jesteśmy sojusznikami Stanów Zjednoczonych. Niestety jest to, jak praktyka pokazuje, raczej taki sojusz jednostronny. My jesteśmy sojusznikami Stanów Zjednoczonych. Stany Zjednoczone niekoniecznie są sojusznikami Polski. No Niemniej jednak nikt nie ma wątpliwości, że gdyby coś się zaczęło dziać, to Amerykanie będą bardzo dzielnie walczyć do ostatniego Polaka, a także no tutaj my, Polacy, dostaniemy bardzo mocne bęcki. I jeżeli Brytyjczycy się boją, że coś nad nich nadleci. To my, Polacy też się powinniśmy bać, że coś nadleci na nas. I to jest bardzo ważne pytanie, które trzeba by sobie zadać. Dlaczego my, Polacy, praktycznie nie mamy obrony cywilnej? Serio. Wiecie, jak ja byłem dzieciakiem, to były, były w szkołach. Były ćwiczenia. Te szkoły podstawowe za, za moich czasów to yy, zwykle były takie lokalne, to się nie jeździło daleko, bo po prostu podstawówka to podstawówka, chodziło się do rejonu. No i w tych szkołach bardzo często w, nam mówiono, że raj, były takie plany ewakuacji, że na wypadek ewakuacji to trzeba przyjść tu, tutaj, tutaj, tutaj. I co prawda nie mówiono nam otwarcie, że słuchajcie, tu są schrony pod szkołą. No, niemniej jednak y, jest tajemnicą Poliszynela, że komuniści raczej właśnie pod szkołami te schrony budowali. I to też można wyraźnie sobie zobaczyć. Na przykład są szkoły, które nie mają piwnic, a mają w pewnym oddaleniu od budynków takie ewidentne czerpnie powietrza, nie? No to jak jest, to one bardzo podobnie wyglądają do tych czerpni powietrza, jakie są przy, nad niektórymi mm, parkingami podziemnymi. No, tylko że tam formalnie nic nie ma. To na przykład jest tu szkoło e, boiska szkolnego, nie? No i teoretycznie to mogłoby być do piwnicy szkolnej, tylko piwnica szkolna to raczej byłaby pod szkołą, a nie obok szkoły. To, to, to pierwsza rzecz, a o drugie, no, wiesz, że ta szkoła nie ma piwnicy. Nie? Znaczy, generalnie nikt nie pytał, bo to wiadomo, to był PRL i wczesny kapitalizm. No, nie, generalnie, zwłaszcza za PRL-u, lepiej było za takie, o takie rzeczy nie pytać, bo to nie wiadomo było, który nauczyciel jest agentem i który tam donosi na UB czy SB, nigdy nie pamiętam, które było drugie. I można było mieć problemy, prawda? No, że tutaj kurczę się koleś za bardzo interesuje, i, 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 to, i to niedobra rzecz jest, jest po co, dlaczego, dlaczego. Także generalnie o to nie pytano. Niemniej jednak były plany. Były plany ewakuacji, była obrona cywilna, były ćwiczenia tej obrony cywilnej. W ogóle były w szkołach zajęcia z przysposobienia wojskowego. To nie była dobra nazwa, ale. Właśnie na tych zajęciach z przysposobienia obronnego, to nas uczono takich rzeczy, jak zrobić opatrunek, jak zrobić tak zwane schronienie, jak uszczelnić y, dom lub mieszkanie, y, nawet, no, czyli takie bardzo, bardzo ważne rzeczy, no bo. Ok, jak ci walnia tu mica za blisko, no to jest fru, podmuch i ciebie już nie ma, nie? No walnie trochę dalej, no to jak jest szansa przeżycia właśnie, ale to jak się za bardzo na przykład nie nawdychasz podobnie inne rzeczy, jak jest skażenie nie ze względu na ze względu na właśnie działania bojowe, no to trzeba umieć, tak? Um, trzeba umieć na przykład uszczelnić drzwi, okna, uszczelnić yy, wentylację w łazience, żeby tego syfu tutaj nie naleciało, prawda? I myśmy takie rzeczy umieli. Oczywiście tak, też było chodzenie na strzelnicę. Yy, chodzenie na strzelnicę to raczej jest ofensywne niż yy, defensywne. Yy, no niemniej jednak yy, defensywnie też się przydaje, prawda? No, a i, i właśnie żeśmy umieli takie rzeczy. I jak to, to było, co prawda, bardziej już w szkole średniej, te przysposobienie obronne, niemniej jednak było. A teraz, a teraz nic, kochani. I ja nie wiem zupełnie szczerze, bo się przeprowadziłem oczywiście od czasów mojej podstawówki. Się przeprowadziłem, no to oczywiste, że się wyprowadziłem od rodziców. Chociaż w naszym kraju, przy naszych cenach nieruchomości, to nie, tak nie do końca, no ale. Jednak no, miejmy nadzieję, że, że, że jednak dla większości ludzi jest oczywiste, że facet koło 40 już nie mieszka z mamusią. Um, oczywiście nie obrażam tych, którzy mieszkają, zwłaszcza jak muszą, bo na przykład strasznie drogo jest. I teraz tak, um, no, przeprowadziłem się. Ja teraz nie wiem. I przygotowując się do tego vloga, um, pytałem um, sąsiadów, nawet um, spytałem um, w administracji. Słuchajcie... A jaki jest plan ewakuacji dla nas? Plan ewakuacji? Jaki plan ewakuacji? O co tobie chodzi, człowieku? Ty się na jakiś konflikt szykujesz? O co tobie chodzi? I nie daj Boże, a po co ja to mówię? Bo uważam, że, że rząd Prawa i Sprawiedliwości, który przemocą, przymusem bierze ludzi na ćwiczenia, czasem potrafią przyjść na przykład o drugiej w nocy i na te ćwiczenia wezwać. Powinien skupić się na obronie cywilnej. Powinien tą obronę cywilną odbudować, Ja na przykład bym się chętnie do takiej obrony cywilnej zgłosił, powinien, my powinniśmy wiedzieć, gdzie są schrony. Powinniśmy wiedzieć, jakie są procedury ewakuacyjne, że wiecie, że jak zawyją Syreny, bo na przykład nam Putin coś będzie chciał tutaj z nieba zrzucić albo ktokolwiek inny, gdzie się udać? Która dzielnica, który blok gdzie? W ogóle, gdzie są schrony? Swoją drogą, ostatnio rozmawiałem, miałem wywiad ze wspaniałym człowiekiem, radnym Antonim Pomianowskim z Ursynowa. To jest dzielnica Warszawy, taka najbardziej południowa. I tam a propos tego, jak PiS i Platforma wspólnie oszukują warszawiaków, nie? I to, że się tak wyrażę, jakby metoda oszukiwania tam Pamięta jeszcze czasy stalinowskie w Polsce. Bardzo, bardzo ciekawy wywiad, zapraszam do obejrzenia. Muszę zapytać radnego. Wykorzystuję fakt, że mam do niego telefon. Może, może się zgodzi jeszcze raz przyjść, przyjść do mnie porozmawiać. Czy oni w ogóle w urzędzie dzielnicy, w urzędzie miasta w ogóle mają jakieś plany ewakuacyjne, czy oni wiedzą co tam trzeba robić i tak dalej i tak dalej i tak dalej, bo to, to naprawdę bardzo dziwne jest, że się tak wyrażę. Dziwne i nienormalne, prawda? I, I tutaj, jakby zataczając jeszcze pętlę do tej Wielkiej Brytanii. O ile sam fakt, że oni teraz w wirusie, czy tam w zarazie zaczynają robić tego typu ćwiczenia, jest dziwny, natomiast to, że oni się przygotowują, to mi się akurat wydaje całkiem sensowne, bo. Jest takie stare powiedzenie. Chcesz pokoju, trzykuj się, doj tutaj słowo na w, znaczające konflikt zbrojny, prawda? I wydaje mi się, że to jest dobry pomysł, żebyśmy my przećwiczyli, tylko że ja się boję, osobiście bardzo się boję, że mm, po prostu PiS nie robi takich ćwiczeń. Nie powie nam, do jakiego schronu mamy iść w razie czego, bo tych schronów nie ma. Zwłaszcza dla dużych miast. Nie wierzę w to, że jakiś prywatny deweloper pobudował schrony pod swoimi budynkami. Nie wierzę w to. O ile wierzę w to, że komuniści rzeczywiście budowali schrony, o tyle jestem przekonany, że od upadku komuny, czyli jakieś 30 lat temu, nikt się tymi schronami w większości, tymi schronami dla ludności, nikt się tymi schronami nie, nie przejmował, więc one są w stanie fatalnym i ewentualnie na schronienie się w nich za przeproszeniem. Gucio da, a tylko spowoduje nawet i zagrożenie. Nowych nie wierzę, że ktokolwiek zbudował, a przecież, zwłaszcza duże miasta, no to przeżyło ostatnio wielkie bumy, tak? W Warszawie od czasów od 1989 roku to przybyło ładne kilkaset tysięcy mieszkańców, prawda? Także trzeba by nowe schrony pobudować, i moim zdaniem, dlatego właśnie, że nie ma kasy ale także nie ma takiej kultury zachowania tych obiektów w jakimś stanie. Yy, nie ma tych szkoleń. A potem? A potem jak się nie daj Boże coś stanie, to będzie jeden wielki chaos, panika i będziemy padać jak muchy. A w zasadzie nawet nie jak muchy, tylko się chyba nazywa ładnie waporyzacja. W każdym razie byliśmy, i, a potem będzie z nas mgiełka. Ewentualnie jak ktoś będzie siedział na przykład na tle jakiejś ściany, która jakimś cudem się ostanie, to może zostać z nas taki cień na budynku. I to chyba nie jest dobra rzecz. Także może jednak warto, żeby przeprowadzić takie ćwiczenie. Zamiast właśnie tych ćwiczeń poborowych, faktycznych, poborowych, których Amerykanie będą wykorzystywali do walki do końca. Pozdrawiam. Trzymajcie się, kochani. Pozdrawiam. Jeśli się podobało? Proszę łapkę w górę, komentarz, udostępnienie. Pa!